Rajd Bacha-Poland dobiega końca. Czas na podsumowania. Zaliczany do Pucharu Świata w rajdach terenowych Rajd Bacha-Poland jest nie tylko największą i jedyną o tak wielkiej randze imprezą motoryzacyjną w Polsce, ale także... Spośród wszystkich rajdów Pucharu Świata jest rajdem najcięższym. Tylko rajd na Węgrzech był porównywany stopniem trudności do tego, stopniem tego, jak bardzo wytrzymały musi być samochód, jak wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, żeby auto było w stanie dojechać do mety. Dlaczego rozgrywany na 880 km pomorskich bezdroży rajd jest najtrudniejszy spośród wszystkich światowych imprez tego typu? To najlepiej wiedzą kierowcy. Droga jest grząska i pełno w niej ogromnych dziur. Большие ямы. Było to trudne. To trudny rajd. Musimy dużo improwizować. Improwizowali. Pod pewnymi względami Bacha-Poland jest nawet trudniejszy od najcięższego rajdu świata. Krzysiek Hołowczyc porównał 200 km tego rajdu to 400 km Dakaru. Tutaj fragmenty są tak wybijające, tak podbijające jeden za drugim, że naprawdę kręgosłup dostaje ciężkie lanie. Jednak przygotowujący się do Dakaru Adam Małysz chwali sobie te uciążliwości. Rajd jest bardzo dobry, bardzo dobrze przygotowany i bardzo ciężki, ale w tym sporcie ciężkość rajdu jest też ważna. Zagraniczne gwiazdy podkreślają, że oprócz wysokiego stopnia trudności Bacha-Poland ma także inne zalety. Znakomita organizacja i piękne widoki. It's good race. Świetny rajd, szczególnie, że jestem w Polsce po raz pierwszy. Tegoroczny rajd nieoficjalnie wygrał Krzysztof Hołowczyc przed Mirosławem Zapletalem i Erikiem Kordą. Debiutujący w zawodach tak wysokiej rangi kierowca Orlen Teamu Szymon Druta zajął świetną czwartą pozycję, wyprzedzając Adama Małysza na piątej. Bacha-Poland to impreza, na którą warto wracać, bo jak twierdzi czeski zdobywca podium. To jest super, to okej.